Dlaczego kolekcjonujemy kości? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze, ksiądz Piotr Piekło i ksiądz Wojtek Iwanecki i Jan Paweł II, święty. Ale kości? Nie, włosy. Czyli kolekcjonujesz kości? Czy nie? No bo nie. Pytanie jest takie, jakbyśmy kolekcjonowali, no więc... Znaczy, masz jakieś relikwie? Takie swoje? Swoje. Swoje, swoje? To nie. Swoje, ze swoje nie. Znaczy, nie mam siebie, ale to jeszcze nie jestem... Wygląda całkiem nieźle, jak na relikwie. Ja nie kolekcjonowałem kości, aczkolwiek znam takich księży, którzy... Ja też znam. Którzy... Pozdrawiam. Tego jednego szczególnie, który wie, o kim mowa. Tak. No, wiem, że niektórzy księża, znaczy jest też, to tak warto wiedzieć, że prywatnie księża nie powinni, nikt nie powinien kolekcjonować relikwii, dlatego że one są do kultu publicznego, tak. Więc, ale są tacy księża, którzy mają tak właśnie ten... Po prostu mają duży kaplice i duży kult relikwii. Taki relikwii i tak, no ale relikwie zawsze są takim dobrem kościoła chyba, nie? O to też, to by trzeba powiedzieć. Kiedy, to w ogóle historia tych relikwii świętego Jana Pawła II, bo one są takie moje i nie moje, to znaczy właśnie kościoła, ale ja nimi dysponuję. O tak, tak to zostało określone. Naprawdę. Znalazłem te relikwie w łóżku, w którym zmarł mój ksiądz proboszcz jednej z parafii, w których byłem. Taka no, sytuacja mnie spotkała w życiu. Nie słyszałem tej historii. Nie słyszałeś jeszcze? Nie. To kiedyś ci opowiem, ale ona jest długa, to nie będę dzisiaj opowiadał. Ale świętej pamięci ksiądz Łapuszek, proboszcz parafii w Orzechowicach. Akurat przyszedłem na tą parafię i po kilku dniach zmarł ksiądz proboszcz i też właśnie byłem księdzem jedynym na parafii, musiałem się zaopiekować całą parafią, też pochować przede wszystkim księdza proboszcza. No i w łóżku księdza proboszcza znalazłem relikwie świętego Jana Pawła II. I tak się zastanawiam właśnie, skąd one się wzięły. Myślałem, że może z kościoła, ale okazało się, że w kościele są relikwie krwi świętego Jana Pawła II. Mhm. No i okazało się, że ksiądz proboszcz długo chorował i jeden z jego kolegów poprosił znajomą siostrę zakonną o relikwie świętego Jana Pawła II i ta siostra przywiozła te relikwie. I ten ksiądz do mnie zadzwonił po śmierci księdza proboszcza i powiedział, że siostra zdecydowała, żeby te relikwie zostały, żeby przekazać je kościołowi. No i ja tak, no, z racji tego, że też zajmuję się młodzieżą, a Jan Paweł II to też taki wyjątkowy człowiek dla mnie. Światowe Dni Młodzieży. Światowe Dni Młodzieży. On tak ze mną jeżdżą. No. One sprawiły, że byłem... albo dobra, to już nieważne. Dobra. Właśnie mi się podobało to, że to jest długa opowieść, nie opowiem tego. Potem ci to opowiem i to opowiadasz do kamery. Całe szczęście. Przepraszam. Na pewno nasi widzowie też się cieszyli z tego. Przepraszam, już będę grzeczny. Ale wracając do tematu, dlaczego w takim razie czcimy relikwie? Bo to jest pytanie ważne i chyba nie każdy zna na nie odpowiedź. Nie wszyscy rozumieją kult relikwii w kościele katolickim. Czy warto wiedzieć, jeżeli mamy jakiś problem i nie wiemy, co się dzieje w kościele i jak to rozumieć, to skąd się to wzięło? To tak historycznie. Aha, warto. Myślałem, że warto wtedy kliknąć na świętego monitora. I... To też. Nie. Jak ktoś nie chce poznawać 2000 historii kościoła, to wtedy może klika nas posłuchać. Klika w internety. Kult relikwii. Skąd się wziął? Jesteśmy w starożytności, w pierwszych 3 wiekach kościoła. Chrześcijanie są prześladowani, giną męczeńsko za wiarę, nie wypierają się wiary i kiedy są zamordowani przez władze cesarskie, no, są zamordowani jako zbrodniarze, są zabici. Prawo cesarskie nie zezwalało na to, żeby wydawać zwłoki, to znaczy no nie zezwalało, jakby niszczono zwłoki, czy tam chowano je gdzieś w jakichś mogiłach zbiorowych, zwłoki skazańców, przestępców. Dlatego chrześcijanie robili wszystko, żeby zdobyć ciało, żeby je godnie pochować, właśnie takiego męczennika. I też wierząc w prawdę o zmartwychwstaniu ciał, bo to jest jakby najistotniejsza sprawa, wokół tych grobów się gromadzili i się modlili. I sprawowali liturgię w katakumbach, gdzieś tam właśnie w takich miejscach, w miejscach pochówków swoich bliskich, swoich no, męczenników, bliskich męczenników, bliskich sobie, bo to też byli no, członkowie rodziny najczęściej, ktoś bliski właśnie ze wspólnoty, nie? Z rodziny, tak. Z kościoła. I tak się zrodził właśnie kult relikwii tych miejsc, bo te miejsca były miejscami kultu, miejscami sprawowania Eucharystii. No i jeszcze
Stąd taki piękny zwyczaj jest w kościele, że... Że relikwie męczenników znajdują się w każdym ołtarzu, w kościołach. Tak, macie kościoły parafialne, to gdy ołtarz jest konsekrowany, to też są w nim umieszczane właśnie relikwie jakiegoś męczennika zazwyczaj, bo to jest ta tradycja właśnie sprawowania, tak jak powiedziałeś, liturgii na grobach męczenników w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. No dobrze, no ale to jest tak, że oni no, znali tych ludzi, to jeszcze rozumiem, no ale teraz na przykład ich nie znamy osobiście, nie? No a mamy kult relikwii. No to może, można powiedzieć, że to jest taka duchowa więź z tym świętym, który no, jest w niebie, bo wierzymy w święte obcowanie. Mamy pewność, że ta osoba będzie zbawiona, jest zbawiona i mając ją tutaj ze sobą też tak fizycznie, mamy, no nie wiem, bliższy kontakt z nią, można tak powiedzieć? No, jeżeli do tego tak podchodzimy, nie podchodzimy magicznie, bo to jest też ważne, żeby o tym powiedzieć, bo to jest, no, wiele tak narosło takich właśnie, no też wokół kultu relikwii, takich niefajnych jakichś spraw, takiego właśnie magicznego podejścia do relikwii, że teraz jak będę miał relikwię, to będę lepszy, to nie wiem, to na pewno osiągnę niebo, jest nawet taka postać fikcyjna w Krzyżakach, jak ona się nazywała, ja sobie to wynotowałem, Sanderus. Sanderus. Bo ja wiedziałem, że taka postać jest i jak się przygotowałem do odcinka, to znalazłem Sanderusa, który handlował... Cóż ta postać robiła? On handlował relikwiami. Chcesz to powiedzieć? Handlował relikwiami. I nawet miał takie relikwie jak szczepel z drabiny Jakubowej. Potwierdzone info. Tak, potwierdzone info. Tak, jest to w Krzyżakach, nie? To drabina się przyśniła Jakubowi. Tak jakby ktoś nie czaił w ogóle tego żartu. Tak. Że ona w ogóle nie była fizyczna. No ale dobra, okej, on tam w ogóle, ten Sanderus tam coś, wiem, że tam... Taki... Ale no wiesz, no kopytko osiołka, na którym Jezus się udawał do Egiptu. Piękna relikwia, nie chciałbyś mieć. Piękna relikwia, naprawdę. No ale to, wiesz, tego typu problemy właśnie gdzieś tam w średniowieczu... No i potem też handel relikwiami, nie? Narosły właśnie przez... Co warto powiedzieć, że Kościół cały czas porządkował ten kult, nie? Jakby robił wszystko, tak, żeby tam zakazał handlu relikwiami. Tak. O tym jeszcze powiemy, że ten zmienił w ogóle klasyfikację relikwii. No, on zajmował się jakby tym. Natomiast o co chodzi? No chodzi o więź, tak jak powiedziałeś, no o to, że ja chcę być blisko kogoś, kogo szanuję, kogo kocham, nie chcę o nim zapomnieć, nie? Tak jak wspominamy naszych bliskich, nosimy jakieś zdjęcia, czasami jakieś właśnie tak, pamiątki po kimś, też po kim, potem po zmarłym, najpierw żywych, nie? Żeby właśnie ta więź między nami była, potem ktoś umiera, też chcemy jakąś pamiątkę po nim mieć. To ten kult relikwii, dobry kult relikwii, no na tym się opiera. Wierzę w zmartwychwstanie, obcowanie świętych, bo jeżeli wierzę, że ktoś jest tam w niebie, to on się za mną wstawia, modli się za mną, więc to obcowanie świętych, ta wiara też jest ważna. No i chcę naśladować tego człowieka, chcę żyć tak jak on, żeby tą świętość osiągnąć. No to jest istota. No, katechizm Kościoła też się wypowiada na temat relikwii. To nie jest tak, że myśmy to teraz wymyślili, albo ktoś to tam sobie gdzieś nie wymyślił, no że jest to pobożność ludowa, tak? W punkcie, też masz wynotowane, to przyszpanuje 1674. Tak, jest fragment dotyczący relikwii, pobożność ludowa, która właśnie obrazuje taki zmysł wiary ludu Bożego, nie? Czyli wiecie, no może to jest taka, można powiedzieć, prosta duchowość, ale jednak bardzo ważna, bo podkreśla też, jak w naszej wierze ważna jest duchowość i ta cielesność, ta fizyczność, nie? Że chrześcijaństwo zawsze jest takie na styku, takim połączeniem. I ja tak sobie też w tym kulcie relikwii, no to widzę w tym kulcie relikwii, tak? Takie właśnie połączenie tego, co takie konkretne, namacalne, tego Jana Pawła II, który tu z nami naprawdę jest, i to, co duchowe, wielkie, co przekracza nasze pojmowanie, nie? Właśnie to święte obcowanie, to, że oni się za nami wstawiają w niebie. I wielkość też tego człowieka świętego. Wielkość tego człowieka, no właśnie, tak. Mówimy, no, ta więź między nami, nie? Która też jest. I to, co powiedziałeś w tych pamiątkach, no ja sam mam takie, nie wiem, chociażby po moim zmarłym ojcu, tak, rzeczy, które są dla mnie, no takimi ważnymi, nie? Pamiątkami. I ja to rozumiem jakby bardziej, nie? Ten kult relikwii właśnie też w tym kontekście, że ta osoba jest dla mnie ważna, bliska, modlę się za jej stawiennictwem, chcę ją naśladować, jest dla mnie inspiracją, no i tak dalej, nie? Potwierdzasz to. Zgodzę się z tobą, Wojciechu. To jeszcze jeden taki wątek, bo tak nie wiem, czy kojarzycie, ale no właśnie tak to magiczne podejście do relikwii, ono sprawiało, że tak, no relikwia to część ciała, okej, okay, dobra, bo będzie w niebie, nie? Zmartwychwstanie ciał, więc nie, to chcemy też czcić ciała naszych bliskich zmarłych w
wcześniej tych męczenników, w tych pierwszych wiekach Kościoła. Okej, okay, jakiś przedmiot należący, tak jak mówisz, pamiątka, nie? Tak jak ty po swoim zmarłym tacie. No ale potem to ludzie mówisz, nawet pocierali. No właśnie. Nie? I tam jakaś... Czyli poziomy relikwii, tak? Bo to są stopnie relikwii. Stopnie relikwii, tak, no tak to się nazywało. I były trzy. Były, dlatego że za chwilkę powiemy wam, że już nie ma trzy. To już może już powiedz. No. To już powiem. Były trzy, no właśnie pierwszy to ciało, drugi to przedmiot należący do świętego i trzeci to coś potartego, nie? I potem można było handlować. A czwarty to potarty o potarty. A potarty o potarty. Nie, nie, tego nie ma, przepraszam. Może kolejne poziomy. Kolejne poziomy mocy, nie? Można tak poziomy mocy. Schodzić niżej albo wchodzić wyżej. Właśnie o to chodziło. No takie właśnie magiczne podejście do relikwii. No i też jeden z elementów właśnie oczyszczania tego kultu relikwii to decyzja kongregacji do spraw kanonizacyjnych z 2017 roku i mamy tylko dwa stopnie relikwii. Żeby coś się nazywało dzisiaj w Kościele relikwią, to musi autentyczność być potwierdzona przez właśnie tą kongregację, czyli jakby przez papieża, przez Rzym. I mamy dwa stopnie relikwii. Relikwie pierwszego stopnia, którymi są części ciała, i relikwie drugiego stopnia, którymi są malutkie części ciała, na przykład no, włosy Jana Pawła II byłyby takim drugim stopniem relikwii i też przedmioty osobistego użytku, które były. I to jest też ważne, że dzisiaj na przykład te wszystkie potarte przedmioty, czy jakieś chusteczki, jakieś takie rzeczy, no nie nazywamy w Kościele relikwiami już. Tak ściśle rzecz biorąc, nie? Tak pewnie potocznie to będzie obiegowo nazywane relikwiami, ale tak ściśle rzecz biorąc nie, no to właśnie. I to, co jest ważne, że te relikwie takie legit, nie? To one mają potwierdzenie Stolicy Apostolskiej, tak? I tak dalej, że to nie jest tak, że ktoś sobie teraz coś wymyśli i nazwie to relikwią i będzie właśnie sprzedane. I one muszą być nie tylko potwierdzone, ale też zamknięte właśnie w takich kapsułkach, które są też zalakowane, zapieczętowane, tak jak tutaj właśnie w tym relikwiarzu taka kapsułka jest. Jakie jest wasze podejście do relikwii? Czy taki kult relikwii jest wam bliski, czy daleki? No nie jest to... To nie są sakramenty święte, tak, relikwie, więc to nie jest ta ranga w naszej wierze, w naszej pobożności. Niemniej jest to, myślę, bardzo ważny element też naszej duchowości. No i pytanie, czy macie na przykład swoich ulubionych święty, czy takie miejsca pielgrzymkowe, gdzie byliście, nie? Bo to zazwyczaj też dany święty jest związany z jakimś miejscem i tam dzieją się cuda za jego wstawiennictwem. No to wszystko sprawia, że mamy właśnie taką bliższą więź. Napiszcie w komentarzach, czy są tacy święci, których relikwie odwiedziliście, czy macie, czy szanujecie, czy w jakiś sposób szczególny oddajecie im cześć. Chętnie to przeczytamy i usłyszymy. A teraz... Czas na patrona odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest święta Helena. Urodziła się około 255 roku. Matka cesarza Konstantyna, bardzo ważna kobieta dla Kościoła, bardzo ważna święta z wielu powodów. Bo urodziła Konstantyna. A on był ważny dla Kościoła. Też był z tego powodu, też, ale nie tylko. No Konstantyn tak. No wiadomo, że edykt mediolański i tak dalej, to było bardzo ważne. Przestali mordować chrześcijan generalnie, więc to było istotne, myślę, dla chrześcijan IV wieku. Ale też ona w 326 roku odwiedziła Ziemię Świętą. I tam zachwycona w ogóle tym, co widziała, postawiła, czy też zapoczątkowała może tak, budowę największych bazylik, które do dzisiaj zwiedzamy. Chociażby Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem, czy Bazylikę Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Pańskiego w Jerozolimie. I przywiozła stamtąd mnóstwo rzeczy. Niektórzy historycy nazywają żartobliwie święta złodziejka. Święta złodziejka? Przywiozła krzyż. Ona była taką kolekcjonerką kości, której nikt z nas nie przebije. Nikt nie przebije. Ona na przykład przywiozła święte schody, po których Chrystus szedł na sąd do Piłata i te schody są dalej, no są w Rzymie, tak, można po nich Ona iść. Tylko dzwoniła do swojego syna i powiedziała, słuchaj, Kostek, przyślij kolejne statki, bo jeszcze jest wiele do wywiezienia. No teraz to trochę się śmiejemy z tego, ale faktycznie w IV wieku jej wkład w taką, w pobożność i w rozwój w ogóle wiary chrześcijańskiej był ogromny. No i to, że wiele relikwii ocalało, no bo gdyby nie jej możliwości też, no bo tak sobie powiedzmy, nie wprost, no gdyby nie wiesz, nie miała. Tak, gdyby nie była matką cesarza. Nie była matką cesarza, no to jakby mogła uratować tyle tych relikwii i tyle właśnie świętych miejsc w Ziemi Świętej. Więc chcemy dzisiaj prosić ją o to, żeby wstawiała się za nami i też abyśmy właśnie w sposób dobry, prawdziwy, pobożny traktowali zawsze kult relikwii. Dlatego wołamy święta Heleno. Módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasze monitory i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.